Siemanko wszystkim, na naszym kanale, kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw sylwestrowy. Jest to zestaw exclusive od Superpowera. Niestety tylko chyba w większości Superpower produkuje zestawy sylwestrowe i pchaje do Tesco, więc taki zestaw albo będzie można kupić w Tesco, albo tylko można kupić w Tesco, bo w sklepach internetowych nigdzie tego nie znalazłem, więc to jest pewnie do zakupienia w Tesco. Ceny niestety nie znam. No i co tu można powiedzieć? Oczywiście certyfikacik CE, kod produktu CA2308, zestaw pirotechniczny 12 sztuk, kategorię F2 ADL 1.4. No i zróbmy sobie unboxing. Na pierwszy rzut zestaw wygląda ni to szału, ni urywa, ni to nic. Najgorzej, że ceny nie znam. Chociaż cena w tym przypadku, nieważne jaka byłaby, przypuszczam, że i tak tu szaleństwa nie będzie. I tak szaleństwa nie będzie. Mamy trzy duże rakiety, takie różowato-fioletowe, dwie takie średnie koloru miodowego i dwie takie małe koloru też miodowego. Ok, kod produktu C2007 i to wszystko. Kod produktu tej małej CA2505, kategoria 2, nie ma nic po prostu, żadnej gramatury ani nic. Mamy jednego motyla, a patrz jak fajnie poprzyklejana, żeby to się nie rozpierdzieliło. Mamy motylka, jest motylek. O, ty dziadu. Generalnie stary najebany spróbuje takie coś odpalić. Taki motylasek, paczka motylasków i zestaw petard. Tylko to są te super mocne petardy, więc tak naprawdę z tego zestawu te petardy, motylek, tylko te rakiety. Mam nadzieję, że te rakiety zrobią jakąś robotę, bo tak nie wygląda zbytnio apetycznie ten cały zestaw. Dlatego postanowiłem troszeczkę nabrać ruchu, żebyście mogli sobie obejrzeć w miarę szybko. Motylka pach, petardy pach i to dziadostwo pach. A więc widzimy się na... A jeszcze zostały te... Jeszcze te papaduchy. Widzimy się na polu bitewnym, zobaczymy czy ten zestaw jest w ogóle cokolwiek wart. Lecimy z tematem. Dawaj. O, taki klimacik mamy, bo zimno jest po prostu, no. Dawaj, co bierzesz najpierw? Dawaj, dużego motyla. No to, no, tylko dużo cię nie widać. Ale spoko. Zobaczymy, wariata. Duży motyl. O, o, fatality. Dobra, dawaj teraz te petardki. Te małe motyle to zostaw. Jednego możesz odpalić, a resztę do ogniska. No, będzie ciekawie. No. Dawaj, odpal jednego. Petardę wziąłeś? Tak. To te duże. No. Don't be scared. Wow. Ale gipsem wali. To co, do wody? No dawaj do wody, test na wodzie. O, może rzucę, ty, zobaczymy. Dawaj, rzuć, zobaczymy. Ty, powiem ci szpachlat, good, good. Tylko do Kazika to cię poleci, a nie do nas. Plum, plum, akurat spadło. Jeszcze jedno. Dawaj. Oświetlenie jest. No. I to dobre, panie. Dobra robota. Pod wiatr, Kazik. Plum. Dobra. Dawaj teraz te małe piczki. No skur... No tutaj możesz już, tu, no. Tu. Tylko nie do ognia, pajak wiruje. Taki wiatr, zobaczcie jaki wichur jest dzisiaj. Chociaż ciepło trochę od tego ognia. Widzę, ten ląd mają zarąbisty, nie? O! Puh! Wrzuć do ognia! I wrzucił cielak jeden. Ognie głośniejsze jak... Ta, nic normalnie. O. I test na wodzie. Puh. Jeszcze masz? Dobra, weź Kazik, odpal jeszcze jednego motylka luzem. I zrób głupie wyzwanie challenge. Na patelnię. Na patelnię. Odpal tam jednego, możesz rzucić sobie, odpal jednego normalnie. A potem zobaczę w ognisku. Ja chcę je wrzucić do ogniska. Dobra. Tylko ja się oddalę na bezpieczną odległość. Dobra, dawaj Kazik. Powiem ci, jak łamałem te patyki, to chyba sobie łapę rozwaliłem.
Mówię, picze. Kazio, nieprawidłowo odpalałeś. Co to tak, jakie breakdance tańczysz? Bardzo dobre motylki. Bardzo dobre. Powiem ci takie, luks robota. Jak chcesz rzucić, to rób to teraz i nie czekaj. Tak. Dawaj! Czekaj. Jeszcze pirotechniki w ognisku nie widziałem. No, tak jakby, kurde, nie wiem, różniowy, pakowanek. No, o, pa. Prosto w ogień. Łe, człowieku, spaliły się żywcem. Dobra, rakiety to odpalimy. Później, chwilę, później, dobra. Widzimy, ekskluzyw, zobaczymy, czy te rakiety będą naprawdę ekskluzyw. Dawaj. O, Kazik wkłada w dziurkę. Dawaj, odpalaj, Kazik, najpierw ty. Najpierw lecą te małe pipidówy. Ty, powiem ci, nawet zacna. Nawet ta rakieta była bardzo fajna. Ty, no, powiem ci, jak na Super Powera, rakietki fajne te małe. To ja je tak bardzo, o. Myślałem, że to... Kazik, w tamtą stronę bardziej. Nie, w tą, w drugą. O, tam, no. Teraz średnia leci, nie? Tak. Średnia rakieten. Ledwo poszła. O! Rakiety mają? Super Power przeszedł chyba ewolucję. Nie mają pocisków. Pociski mają, nie mają tych. O, ty, pak, poszła. Ty, epicko to wyglądało. Silniki mają słabe, ale efekty kocur. Tylko no niestety cena jest niewiadoma, bo te zestawy są tylko dostępne, wiesz, w Tesco, Power. O. To tak, nie wiem, co to miało być. Wsadź do ogniska i czekaj. O, dwie naraz? Dziwny efekt, ale tak. Zestaw. Nie licząc tych dziadowskich petard, motylków, to rakiety robią robotę. Jakby taki zestaw kosztował ze 30-40 zł, to taka siódemka jak najbardziej mu się należy. Nie? No. To było na tyle. Trzymajcie się ciepło i I Christmas, I give you my heart. Ognisko ciepełka domowego. Nie? Kazik? Tak. Nara. We'll be right back.